Dzień dobry, nazywam się Marcin Wojniak, jestem dyrektorem samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i spotykamy się dzisiaj w bardzo ważnym terminie, ponieważ otwieramy dwie nasze nowe przychodnie. Jedna, na której tle jesteśmy, to przychodnia rentgenowska, druga przychodnia fizykoterapii. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ma swoich 5 placówek. W tej chwili znajdujemy się w naszym głównym ośrodku przy ulicy Klasztornej 6. Ośrodek w ciągu dwóch ostatnich lat przeszedł gruntowną przebudowę. Dostosowaliśmy go dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie dostosowania wynikające z rozporządzeń, które polegały na dostosowaniu nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale zapewnieniu większego komfortu dla naszych pacjentów w tym ośrodku zostały wykonane, tak jak powiedziałem, w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, otwieramy pracownię rentgenowską. Koszt, jaki ta pracownia pochłonęła, to jest 700 tysięcy złotych. Wyposażona jest w tej chwili w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny rentgenodiagnostyki. Drugą pracownią jest pracownia fizykoterapii, która będzie świadczyć zabiegi fizjoterapeutyczne dla naszych pacjentów. Będzie to magnetronik, laser, elektroterapia i ultradźwięki. Będziemy również dla naszych pacjentów zapewniać dostępność do takiej terapii nowoczesnej, bezinwazyjnej, która nazywa się falą uderzeniową. Także ten zakres, mimo tych ciężkich czasów dla opieki zdrowotnej, jesteśmy dumni, że jako pracownicy zakładu, że ten nasz zakład wciąż się rozwija i zapewnia coraz to szerszą gamę usług dla naszych pacjentów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnym już uroczystym otwarciu, tym razem dwóch pracowni. Pracowni rentgenowskiej oraz pracowni fizykoterapii w Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. Jest to dla nas tym bardziej jesteśmy dumni z tego momentu, ponieważ w czasach, kiedy wiemy, że ta opieka zdrowotna nie wygląda najlepiej, my staramy się robić wszystko, żeby ta dostępność i dla naszych pacjentów i poszerzanie tych świadczeń zdrowotnych było coraz większe. Pozwolę przywitać sobie na dzisiejszej uroczystości pana przewodniczącego Zdzisława Woźniaka, pana burmistrza Włodzimierza Badyraka, panią skarbnik Mirosławę Wiśniewską, członków Komisji Zdrowia z przewodniczącą panią Grażyną Robak na czele, członków Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przewodniczącą panią Martą Łaskawiec. Witam przedstawicieli zakładów służby zdrowia zaprzyjaźnionych z nami. Witam pana dyrektora szpitala Krzysztofa Słoninę. Witam pana doktora Stanisława Wudygę. Witam przede wszystkim pracowników Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Witam zaproszone media. Jeżeli kogoś pominąłem, to tym bardziej serdecznie witam. Otwieramy dzisiaj długo wyczekiwaną oraz bardzo potrzebną w naszym rejonie pracownię rentgenowską. Jest to już kolejna inwestycja, tym razem w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny w trosce o leczenie i bezpieczeństwo oraz wygodę naszych pacjentów. Całkowity koszt pracowni to jest 700 tysięcy złotych. Mówimy o pracowni rentgenowskiej. Za chwilę przejdziemy też do drugiej pracowni fizykoterapii, której koszt wyniósł 30 tysięcy złotych. Jak przy każdej naszej inwestycji, celem było przede wszystkim zapewnienie naszym pacjentom dobrych warunków w dostępie do świadczeń. Dlatego też nowy aparat jest najwyższej klasy urządzeniem cyfrowym o niskiej dawce ekspozycji promieniowania oraz przeznaczonym do prześwietlania zarówno dzieci, jak i dorosłych. Większość z nas pamięta, z zaproszonych gości pamięta te czasy, kiedy w Pińczowie funkcjonowały dwie poradnie rentgenowskie. I tak będzie też od dnia dzisiejszego, co zapewni lepszy komfort dla pacjentów, wyższą jakość i tą jakość na światowym poziomie. Jest nowocześnie, przestronnie i estetycznie. Jestem przekonany, że obie pracownie będą dobrze służyć naszym pacjentom i co najważniejsze, oczywiście wszystkie świadczenia dla naszych pacjentów będą realizowane bezpłatnie. Zaproszę teraz do uroczystego otwarcia, przecięcia wstęgi panią doktor Teresę Wudygę, pana burmistrza Włodzimierza Badyraka. Pana dyrektora zapraszam. Proszę bardzo.
A w przyszłym tygodniu nie. Nie. Mamy tylko trzy, tak? Tak, mamy tylko trzy na rzecz. A nie dać papieru. Czy co? A, muszę odebrać jeszcze. Już? Ja już. Co ważne, że te pieniądze, że pracujecie jako zakład, czyli dzięki waszej pracy, tak, dzięki waszemu dobremu organizacji pracy, służą mieszkańcom, bo jak widać, to są środki inwestowane bardzo dobrze, które będą służyły właśnie naszym mieszkańcom, dzięki temu mamy na pewno jakość zdjęć rentgenowskich będzie o wiele, wiele wyższa i z tego co wiem, następna pracownia która będzie też służyła właśnie mieszkańcom, czyli fizjoterapii. Gratuluję wszystkim naprawdę świetnego pomysłu, realizacji. Trwało to długo, jak wiemy, bo zawsze są szczegóły, które trzeba załatwić, zwłaszcza budowlane przepisy, ale udało się, efekt jest świetny. Zresztą już od paru lat przychodzimy, tak, panie dyrektorze, i cały czas widzimy, co się dzieje, także to jest naprawdę wielki ukłon, szacunek dla całej załogi za waszą rzetelną pracę i za to, że właśnie te pieniądze są tak wydawane na to, abyśmy my mogli czuć się bezpiecznie jako wasi pacjenci. Dziękuję. Mam pytanie, jak czekamy na zdjęcia? 24 godziny. Wszystko stanie, jest tak, wszystko stanie. Dlatego właśnie też miał opis, by jeszcze nie wziąłem go. Tak. O, pani ma, jest wszystko. Wszystko jest. Ale wie? To jest na takiej zasadzie. Wysyłają nam zdalnie ten opis, no i dołączamy. A płytkę sobie wziąłem. Musza, Mateusza Bońcy. A opis nie, że byłem w ogóle tu badany, no. To się cieszę. Pan decyzja. Ja pan wkładał ten pan.